Witajcie moi kochani w nowym vlogu zza nowego pudła. Dzisiaj jest dostawa. Nie jest magiczna, ale ten zadowalająca. Sprzątam, kosz jest, przepraszam. Usuwam z wizji i będziemy otwierać, tylko jeszcze trzeba zrobić relacje na Insta. Na żywo? Na żywo? Nie wiem, tak myślę. Na żywo. Na żywo poleci. Albo nie. Dobrze. To zrobimy relację i co? 15 sekund. Dokładnie. Poczekaj, ja zrobię bez użycia rąk. Okej. Okay. Jakiego filtra damy, kwiatuszki i lecą. Pudło mamy, słuchajcie. Pudło mamy. Otwieranie. Ojoj. Takie folie są. Paczka niespodzianka. Aż miło taką dużą paczkę zapodać. Czy nie jest niespodzianka, bo wiem co zamawiała. Ale jednocześnie czekałam na to, że przyjdzie dzisiaj i będę miała radochę liczną. Nie wiem, czy by mi się nie przydał nożyczki. Bo nóż jest kiepski. Nóż jest kiepski. Powinno lecieć w przyspieszonym tempie. Otwieranie, patrz. O. Od razu idziemy. Znowu generujemy folię. Przynajmniej drzewa nie cierpią. Dobra, na Insta puszczam. A bez tego. A na vlogu się nagrywa. Vlogu, na razie bez hashtagu. Tak. Chociaż można hashtagować sklep jakiś, nie wiem jeszcze. Nie pamiętam jaki. Demo. No, teraz trzeba będzie zrobić zjazd do parteru. Ja to czek się na lata, zanim pudło. Teraz musisz podnieść. Teraz. Nawet nie. Czekam się wiele, że ma spory dom. A tak naprawdę. W głowie jest kapturek. Faktura jest? Kapturek. Nałożyłam w górę. Ale tak jakoś nie jest. To jest zapętlone. O, mamy to. Przede wszystkim. Sekundę. Jedną rzecz. Czekaj chwilę. Instagram czeka. Czy vlog czeka? Mamy stojak do gitary. Słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie działał. W jakiejś dobrej formie. Mamy konkretnie metalowy. Wrzucamy. Kabum. Ja nigdy nie wiem, znaczy ja się nie znam jak to. Aha, czy to jest prosta konstrukcja cepa? Tak, wiesz. Bardzo fajnie, bo przydam się do szkoły, bo nie mam gdzie odstawić gitary nigdy. No to sobie kupiłam. Kupiłam sobie pokrowiec do gitary. Słuchajcie, gdzie mam nożyczki tutaj. Open box gitarowy. Ponieważ mam trzy gitary, a wszystkie pokrowce popsute, więc postanowiłam naprawdę lepki. Jeżeli się gitara to zmieści, to dobrze, jak się nie zmieści, to inną zmieszczę. Jest lekki, bo jest. Jak to się nazywa? Styropianowy. Bo miałam taki bardzo ciężki, ale też już mi się rozwalił, słuchajcie. Tutaj się odsunę. Folia, walka.
zabawka. Ładne, nie? Bardzo ładne. Zobaczymy, która gitara się na pewno zmieści, bo to oczywiście... Bardzo ładny i bardzo lekki. Słuchajcie, ja go po prostu tutaj, o, dwa palce. Dwa palce i jest sztywniakiem styropianowym. Później go obejrzymy. Potem go obejrzymy, jak się pozbędziemy pudeł. To ja postawię. Będzie dokładnie oględziny. No i najważniejsza rzecz. Coś jeszcze leci. Aha, to jest ten stroik. Stroik. I gitara, słuchajcie. Gitara. Dobra, na razie Instagram time. Ja tu sprzątnę i oglądam gitarę. Nie wiem, co to wniesiemy. Nie mam pojęcia. O, tak chociaż, nie? Dobra, robimy dalej Instagram. Okay. Robimy vlog, cały czas ma podgląd z backstage'u instagramowego. 3, 2, 1, start. Jesteśmy ponownie. Trochę tu czasu zajmuje. Kot zainteresowany, oczywiście nowe pudła. Kocimy fajnie. Słuchajcie, gitara. Blok nic nie widzi, ale to nic. Kabum. 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 Lekka, fajna. Znajdźcie niekoniecznie nastrojona. Zobaczymy. A przy tym użytkowaniu w szkołach to już by się te gitary rozwaliły, te pokrowce. No tak, to użytkujesz, nie? To wiadomo. No, użytkuję. Gitara Ibaneza, cała z drewna, więc nie ze sklejki. Co powinno dodać innego? Wziąłam najprostszą brązową formę bez cudowania z kolorami, bo potrafię. Czekaj, czekaj. O. Czekaj, okay. Dobra. Ale ma metalowe strony, skóra. Tak, nie chciałaś. Wpiona, rozstrojona. Będziemy, kochani, walczyć. I to jest taka, co chciałaś tam te... Tak. Kluczyki takie. Popuknij ją, taką skrzynkę. Ma bardzo miękkie struny w porównaniu do elektroakustycznej. Będzie głośna. Dobra, ja idę trochę postroić i zobaczymy, jak będzie. Tara-tara w dusie stoczy i to dziwne drżenie rąk. A tam w mech odziany kanie, tam zaduma wiatru granie, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Pięknie. Dziękujemy, brawo! Czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Coś tu się przypomniało. Leśnia, leśnia, leśnia. Zapalniczki. Kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje.
kwarta i kwinta, tak to szło. Raz wyżej w dół, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył Alleluja, 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 Alleluja. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że jej coś tam to dotarło. Kuchenne, kuchenne krzesło, tronem twym dostrzegła cię, by już nie masz sił i zgarła ci wydarła. Alleluja, 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 Alleluja. Pragnę przypomnieć, że jest to pierwsze śpiewanie po całej kwarantannie. Ja. Tutaj też mów tym państwu. To pudło to może wstawię tam i będzie jedno mniej. To ma więcej pudeł niż mebli. Poczekaj, wszystkie pudła są wtedy powrócone. No, te największe, no. Największe. Gadaj, że jest źle. Nie mówię, że to jest dzień jak co dzień, ale czasem tak się zdarza. Czyli rozpakowywanie paczek, potem trzeba będzie to jeszcze wszystko nagrać w podziękowaniu dla was, a ja na razie tak staram się rozgruzować foliowo, żeby zrobić research pakujący różne ciastki mam, otóż bardzo. Ale to wam pokażę. Pewnie zaraz będziecie mieli osobny film, bo to będzie jeden vlog, nie mniej. Zobaczcie, że to się najpierw tak odbywa. Tak, ja to biorę, takie rzeczy, o. No, bo ja zawsze używam wszystko z paczek. O, na przykład piękne takie, każdy już mi zazdraszcza. O. Super, nie? Mhm. Śliczne te. Jakie czoła. Piękne, delikatne. Piękne, nie? No. Piękne. Będziemy macać z bliska. Będziemy macać, najpierw to poukładamy, potem pomacamy. I tam, rzeka, i dobra, ha, się dzieje. No. Co myśmy tu dostali, pani Anno? Prezent. Trójksiężyc, łapacz komarów. Lawendowy. Taki opis był, łapacz komarów. Lawendowy. Bardzo zacny. W pracowni będzie wisiał. OMG. Super. Proszę, jest pracownikańska? Jest. No i dzisiaj we vlogu będzie wróżkę, dostałam potężną, zobaczcie, mam tyle pudeł, żeby wam pokazać. I to jest, są podarunki od kilku osób, natomiast, no co, będę wam pokazywała nie po kolei, tak to powiem. Dorota będzie robiła zbliżenia, jak będę pokazywała. Przede wszystkim mam kolorowe pisadła. Kolorowe pisadła zawsze w cenie, dlatego że ja dużo piszę i wykonywanie skryptów runicznych. Kolorowe pisadła, super. Teraz rozdzielam. To idzie na górę. Tutaj mam taki kamienny, bardzo fajny pojemniczek. Takie puzdereczko, z szkatułkę ładne. I to tutaj inkrustowane masą perłową. To się nie chce tutaj ładnie wyostrzyć. Masa perłowa, pudełek. Super z tym. I to też idzie na górę. Tutaj mam, słuchajcie, przede wszystkim ludowe pudełeczko, które sobie wezmę, a kubeczek, który cudny kubeczek. Będzie stał w kuchni. Bardzo ładny kubek, ludowe motywy, uwielbiamy. Kot już jest. Kot przy nagrywaniu zawsze. Także. Zdrówko. No i mam. Kaczkę. Kaczuszka jest. Normalnie skradła nam serce. Kaczuszka. Otwieranko. Wyżmij się kaczka. Kaczuszkowa. Nie chce mi złapać, wiesz? Czekaj, przepraszam, że ci mówię. O.
Kaczucha jest. No i dobieramy się, słuchajcie, do pierwszego pudła. Mnóstwo rzeczy, a musimy to wszystko poukładać. Zobaczcie, pełne pudło różności. Zaraz słodycze w jedno weźmiemy, wszystko słodyczy dostaliśmy, szafki wstydu będą pełne. Oj, to będą całe komody. Dokładnie. Słuchajcie, mamy jakieś cukierki white wrapped. White wrapped. Cukierki będę kładła tutaj. Mamy cukierki o smaku mangowym. O, my lubimy mango. Mango bardzo. No. Mamy pieniążków jak mrówków z jednorożcami. Sprawa dla dzieci. I do rytuałów. Tu są jakieś ciasteczki z jakąś ziemniaką. Chyba z maczą, co? Nie wiem. Mochi cookies. Chyba coś tam jest takiego. Zielonego, sypkiego. Pojedyncze Oreo strawberry. O. Tego jeszcze nie testowałyśmy. Nie, trzeba zrobić test nowych tych. Próby testu. O, właśnie. Chińska zupka. Chińska zupka, razy dwa. Też będziemy testować. Też będziemy testować. Super, ja bardzo. Super, my jesteśmy fankami takich zupek. Instant noodle. Także tutaj następne. O, i następne insta zupki. Jakiś ramen. Tym razem czerwone. Czerwone insta zupki. Jest zielona insta zupka. Starczy. Jedna. No nic, no. To będzie jedna z nas testowała. Spoko. Tu mamy takie sticki z białą czekoladą. Trochę chyba o smaku Oreo. Mhm. Takie sticki. Super. Super. O, tutaj jest rzeszycik, a ta Dorota ma też. Dorota ma taki sam. Mam Doroty rzeczy tutaj. Także super, jest zeszycik. Kto idzie ze mną na górę? Wiecie, co to znaczy. To znaczy, że mamy zabawę. Meksykową zabawę. We Wlinie, zielony, z ribenem. Jest riben, jest zabawa. Fajnie, fajnie. Dobra, bym się zatrzymała przy tym. Mam trzy pudełka świeczek czarnych i dwa białych. Takie świeczki dobrze się wstawia z sól i do rytuału. Tam są super, są krótsze. Rewelacja. Idą na górę. Na górę. Tu mamy jakieś misio pandy z jakimś nadzieniem. Mhm. Różowym. Wiecie co, fajnie, bo to są takie trochę jakby koreańsko-chińskie jakieś takie. Tu mamy jeszcze sticksy. Są super, są. Tu mamy jeszcze sticksy, jedne są orzechowe, a drugie typowo czekoladowe. Czyli mamy dużo białych, ja na przykład uwielbiam białą czekoladę, ale takie sticksy, paluszki są zawsze przeca się podzielimy. Fajne. Jest pudełek. Pudełek jest fajny, ze świczką wiśniową. No, coś nie mogę dzisiaj ostrzyć. Proszę bardzo, wiśniowa świeczka. O, jest. Okej. Okay. Mam te. Bardzo lubię te przypinki. O, właśnie takie. Przypinki. Bardzo lubię, jestem fanką przypinek, se zbieram, se mam. Mm-hmm. Przypinki są super. O, bransoletki. Tu mam jednorożce bransoletki w pudełku. Mnóstwo wiśni. Ale pięknie, takie błyszczące. Duże takie, nie? Mm-hmm. Super. Proszę bardzo, superaste. Mydełko, pieniądze, cedrowe wiemy, wzgórza. Pozdrawiamy chłopaków przy okazji. Nie, tak, tu mam w ogóle, słuchajcie, 0 euro. To jest coś fantastycznego. Dawaj zbliżenie. Jak ja to zobaczyłam, to... I to pójdzie do rytuałów. Tak. 0 euro. Jest rewelacja po prostu. No i mam jeszcze dwa magnesy, trzy w zasadzie, z różnych miejsc. Także magnesy, to no ja mam pudło z magnesami w piwnicy. No. Tu. I przy okazji piękna szkatułka do tego wszystkiego. To jest mydło, to tu się myjemy. No szkatułka cudna. Mam tutaj sobie te popierdółeczki. Włożę sobie mandarynkę, kaczkę. To sobie włożę i szkatuła jest
Przepiękna. Cudowna. Brokatowa. No i tymcza. Długopis. Ja pomponik to, można. Przepraszam, sprawdzę jaki wkład, czy wymienialny. Całkowicie wymienialny. Czyli się nie zmarnuje, bo czasem są jednorazówki, to tak aż szkoda czasem pisać fajnym długopisem. A tu o. Dorotamo taki sam. Ja sobie ten zabieram, to pokażę Wam. To jest jeszcze, to znaczy to było for me, ale ja dałam Dorocie, bo ona ma małe dzieci, w sensie siostrzeńców, jako tam drapanku, różne takie. Myślę, że dzieci będą bardziej zadowolone z malowania po ścianie niż ja. No, naklejka tak fajna. Dorota dostała tak. Jeszcze ten ja sam długopis. Pomponik na nos. Dostała bardzo o. Fajną, cudowną, i to wędluje do pracowni. Sowa, do pracowni i Sowa będzie pracowni. Tam niedaleko miała oko na nas. Będzie przywieszona. Tak. Pracowniane rzeczy odłożę. Możesz, tu. Nie. Tu. Muszą być są cztery kubki. 15 będzie, zobaczysz. Górę, dół, słodycze, tak, to tak. I tamto. Także pozwólcie, że ja sobie słodycze układnę w tym, bo to są kuchenne rzeczy. Nie wiem, czy to się zmieści wszystko. Tamte słodycze na pewno, jeszcze. Ale tu już, bo mamy całą paczkę słodyczy jeszcze jedną, także słuchajcie. Tak. Będą próby testu. To jest dopiero pierwsza paczka. Będą próby testu, dokładnie. Tak. Ja szłam na pocztę odebrać paczki, ale niestety musiałam zadzwonić po posiłki, nie bo nie dałam rady. Dobrze, to zawsze się przydaje. Tak. Szmatliczku są ok. Szmatliczki, kuchnia, rules, a one jeszcze dobrze tą wodę tam zbierają, coś. Kuchnia. To jest jeszcze do rady. Tak, kosmetyczka fajna. I podoba mi się to, że jest z lusterkiem. Z lusterkiem. Taka fajna, mała, zgrabna. I z cholernie dużym nieśmiertelnikiem. No. Dorota ma jeszcze no tesik. Bardzo fajne i zeszyt taki sam jak ten. No. Odkładam. To ja jeszcze będziecie widzieć. Jest zeszyt taki, nie wiem czy powinien być. Chodź do mnie bliżej. Taki. I on jest trochę do malowania. Taki, można tu dużo pisać, ale są... Z kolorowanki. I o, profesorka, o, rogi zaokrąglone. No to jest to, co mi kradnie zawsze serce. Tak, czyli Dorota będzie, jak będzie zdenerwowana, powie, idź sobie maluj. Idź maluj. Idź. Idź maluj. I będę bardzo szła. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie jest. To szybko go zamaluję. No. Dobrze, ja mówię, to jest wszystko nie po kolei od różnych osób. Piękne pudełko. W słońce i w księżyce. Proszę. A we pudełku. A we pudełku. Jakie cudo! Piękna pani. Jakie brokatowe te włosy ma. Tak, tylko jeszcze widzę, że przy pięknej pani są przyczepione. Kamyczki? Jakieś kulciki. Coś. O, panie. Czekajcie. Dopiero teraz to zauważyłam. Czyli w zasadzie piękna pani. Jejku, cudna, prawda? No. Tutaj coś ma na sercu, nie wiem. To też ma coś włożone. Poczekajcie. Nie rozbieram. Nie, to jest cycki, to są. Przepraszam, ustawiam kulki, ustawiam cycki. Ale patrzę. Przepraszam. Ona pójdzie ale do pracowni, cudem. Dlatego że ja tam mam wszystkie zadańce. Przepiękna, ale te włosy normalnie bajer. I te różowe. No. Ja już we fiolet wpadłam, ale to nic. Piękna. No, rumiana. Będzie nam pachniało ładnie. No, super. Piękna jest. Dużo ma fajnych rzeczy. Podoba mi się. Pracownia. Gdzie był system pracownia? Jeszcze nie było. Nie było. Czyli ustawiamy teraz pracownia. Przepraszam, bo mandarynka też idzie do pracowni. Bo nam kolorystycznie będzie pasowała. Tak. System pracownia. Tu mamy jeszcze piękną, cudną kukartkę. Ja to robię. Taka holo. I kolczyczki. Te kolczyki wspomniane. Jedne i drugie. Aha, tu są dwie pary. Dwie pary holczyków. Ładnie. Dwie pary holczyków. I piękne pudełeczko. I będę musiała chyba zrobić odkurzanko po prostu. Tak, czyli to idzie na górę. Nie, lecz to nie wszystko. Paczka lawendy.
gałązka, piękna, równiutka, ładna. I będzie jeszcze druga też ładna. Mm-hmm. I to one też idą do pracowni. O, tu jest pracownia, bo tu są świeczki. Czy już świeczki tu nie? Dobra. Pracownia. Kolejny pudełek, który ma w sobie trzy czekoladki. Liter sporty. To idzie do szokoladek. Proszę bardzo, pudełko z pawiami. Ja mam taki komplet w gabinecie. Ślubny komplet z tymi pawiami. Herbatka, kawka do picia. Takie rzeczy mam. Dobra. Słuchajcie, też bardzo fajna rzecz, tylko będę musiała przełożyć w jakąś szklany siuwaks, bo dużo koralików, dużo piórek. Trzeba w jakieś szkło to włożyć, co by się nie paprało. Tutaj są, słuchajcie, księżyce. Też pójdzie do pracowni. Tutaj dały, no. Czekaj tam, bo to znaczy musi być równe. Jak mamy nów, będzie szedł, to potem musimy mieć, to sobie poprzestawiam, bo to jest przestawialne. Potem musimy mieć do pełni, nie wiem jak tam wasza strona. Odwrotnie. Proszę bardzo. Jest do pełni. Tak, tylko z drugiej. A wystarczy chyba te drewienka odwrócić, nie? Tak, ale to się będzie ten. Jak się prosto powiesisz. Będziesz prosto wisieć. Źle. No widzisz. A tu dobrze z mojej strony. No. To ja ustawiam moją stronę. Ty ustawiam. Potem wam pokażę. O, i mam drogą. I ma to teraz sens. Tak. I to idzie również do pracowni, bo jest to przywieszadełko pracowniane, zaraz nie będzie. Także naprawdę fajne prace. Idziemy w kolejne wielkie pudło, ale jeszcze zanim pudło, szmateczka jak szmateczka. Jak to jest? Tym proszę się nie sugerować, pomyślałam, że przyda się w pracowni pojemnik na długopisy. Ha! I otóż, pojemnik na długopisy przydać się może. Czyli mamy pracowniane rzeczy. No i przytulimy to na pewno. Oho. Na przyda się. Na przyda się zawsze. Na przyda się. Faktycznie, że na długopisy to w sam raz, nie? No. Idealnie. Pisy, naklejki, podklejki, zaklejki. No. Dwa razy nam nie trzeba mówić. Standard pracownia. Tak. Tu mam od was kartkę, tu mam kolejne. Ciuwaks. I teraz tak. Bardzo mnie cieszyły na przykład markery. Ja tylko sobie jedną rzecz zobaczę, czy mają okrągłą końcówkę. Z rysunku mają. O, okrągła końcówka. Nie lubię tych ściętych, właśnie lubię te okrągłe. No to idealne, cudne. Teraz już nie będziesz miała wymówki, że nie zrobisz. Zawsze mam wymówkę, bo lubię. Że co nie się dzieje z długopisami, że one giną, to ja nie mam pojęcia. Albo to. Zobaczcie, to jest kolejna pani, która będzie wisiała w pracowni, bo my tam mamy wszystkie żadanice, takie tam rzeczy mamy. Na mietle. Super jest. No ma grzywka. Ucieka mi ostrość. A wiesz, na czym mi ucieka ostrość? No. Na twoim sweterek w paski. Taki on mi zabiera, wiesz? Zacny jest. Mhm. Na cycku pokazać. O, byś chciała wiedzieć, że poszło. No. Także pracowniana lala. Takie lalki. To jest cały czas ta szmatka, a czy już jest nie, inna? Nie, druga szmatka jest. Szmatek ciągle. A, tu była pracownia. Sowa. Bo ja mam jeszcze. O, jeszcze została zrobiona taka fajna. Sowa i tam tutaj jest taka kieszonka na jakiś cosiek, można wsadzić małą doniczkę nawet ze sztucznym kwiatkiem. Chyba, że zrobisz z tego wisior, a tam włożysz kamień. Na przykład twój turmalin wielki. Piękne. I jeszcze do tego są fajne zajebiaszcze.
I one też pójdą do pracowni, bo to będzie w tym stylu bardziej. Chyba, tak, że je przytargamy tutaj na Halloween potem. Chyba, że je i w domu już się kupiły fajne pomarańczowe, są, te? Pomarańczowe takie halloweenowe. No. Możemy je przytargać potem na Halloweeny. Na razie lecą wel pracownia, a potem będą wel Halloweeny. Także naprawdę ręczna fajna robota. Dobra, dawaj zbliżeniówkę. Mam tak, pudełek. Wedding day, znaczy ślubne jakieś, proszę. Z herbatką i tu jest hibiskus, wąchałam. Znaczy może zrobimy to tak, że herbatkę nie? Wyciągniemy, dziadniemy, a pudełko zabierzemy. Zabierzemy. I tu? Pudełko ze z jednorożcem. Piękne. Gdzie jest herbatka nieznanego, wąchałam, nie wiem. Nie wiem, czy to jest do picia. Napisz nam, Mario, bo możemy sobie potem kuku zrobić. Czy może to są do szafy? Może tak. Nie mam pojęcia, lepiej nam będziemy, napisz, bo jeszcze wychlamy. Będę się zaraz pytać Marii na Messengeru. Zeziremy, a potem będziemy żygać. A później będzie sensacja. Zobaczcie, jakie ładne świece, azteckie wzory. Bardzo. Nie? Takie trochę afrykańskie. Ja najpierw wziąłem, że to są jakieś różdżki, a to fajne są świeczki. Takie. Świeczki. Ozdobne, bo to szkoda, aż bardzo ładnie pomalowane. Tu jest, słuchajcie, taki pojemnik na skarpety, żeby się nie walały w tym, w walizku. Nie głupie. No nie. O. Tak śledzik. Śledzik. Ale taka rybka szczęścia. Dostałyśmy całą masę maseczek. I zaraz je weźmiemy do auta. Bo w aucie mamy kieszonkę na maseczki. Tak, czyli wkładę wel pracownia. Wel pracownia, bo po drodze. No właśnie, dobra. Trochę tego będzie. Dobrze, że mam dużo tory. Dostałam takie zawieszki do walizek, które uwielbiam, kocham i ubóstwiam. Jednorożca i tyńczy mam. Proszę bardzo. Jednorożec, tyńcza. Też dostałam kosmetyczkę. Taką, o, taką troszkę dziwną, nie? O, tak se stoi. No. Taki ma środeczek. Bardziej nawet bym powiedziała na... Długopisy. No, jak u mnie to tak. Chyba, że mam jakieś pędzelki. Albo może i tak. To znaczy, się, na przyda się, o, się przyda. To wiadomo. Ona tak, aha, bo tu na magnesik. Ten, czyli tak fajna. Złote jeszcze. Złote. Zawinę. Do świec. No tu jakieś oczy. Właśnie, notes. Nawet go nie będę rozbrajać, żeby się mi nie pobrudził. Na razie go nie używać będę, to... O! Notesior. Wiecie, że jestem freak notesowy. To są cebulki tulipanów fioletowych i czarnych. To idzie w kierunku garaż. Ja się muszę zorientować. O, zobaczcie. Tak, zobaczcie. Na kiedy się to sadzi, bo mi już Grosi podpowiadał, muszę się tam podpytać. Także będzie w przyszłym roku w ogrodzie tulipanowo. Wszystkie tulipany będą się u nas nazywać Maria. Tulipany Maria. Maria. Zobaczymy, może coś się uhoduje. Bo... Maria, jeden hak. Czyli to też jest strona. Tak. Tamta. Tu mam mnóstwo. Tak, stempelki mam. To jedna sprawa. Mam naklejki takie, o, grubsze. Mam takie już trochę halloweenowe, bym powiedziała. I jakieś literki takie, o. Naklejki. Fajne, brekotowe, nie? Bardzo ładne. Naklejeczki super. Tu mam. Do malowania świec. Jak ci zabraknie świecy czarnej, to sobie zrobisz czarną. No, tak sobie myślę, że mam, jaki tu mam kolor. Żółty, niebieski, czerwony, zielony. Ale one może są dwustronne. Zobaczę, słuchajcie. Zafrapowałam się, a nie. A, to są w ogóle jakby farba. Jakby farba taka do szkła trochę. Coś takiego kiedyś miałam. No, ciekawostka. To idzie w moje, przyda się. Tu mam kolejną kosmetyczkę z takim ładnym wzorem, nieco retro. No, takie to są
fajne sprawy, bo one do długopisów dla mnie, to tam wiecie, na kosmetyki, ale do długopisów zawsze. Tym bardziej, że ty masz dużo takich tych przydaśków. No i to jest taka sama jak ty masz, tylko z innym wzorem. Mhm. Też z lusterkiem. Z lusterkiem. Potem są cosie, ten dreszcz, że chyba tkanina, kurwę, zakręt? Tkanina na zakręcie. No tak proszę, materiał elastiko. No. Po któremuś się przeczyta, słuchajcie, materiał elastiko, no, materiał elastiko ładny. Pracownia. Tu mam bardzo duży, gruby ten. Ołówek. Ale ty jaki? A nie, to czym innym się już pomazałam. Ołówek. Można dzieci straszyć. Ale o, jest do niego, ja mówię właśnie. Jest do niego temperówka. I to przyczepiona, co by. I to jest gumka prawdziwa u góry? Tak. Jak ją odczepić, to jest zagłostka, ale to chyba. To się odpląta. Tak, to się odpląta. Dobrze, bo. No nie wiem, to by tak wiecie, po staremu żyletku. Normalnie będziesz umowę podpisać tym, jak połęcę. No i tu mam takie liczne, słuchajcie, zobaczcie. Stickersy, bardzo takie ładne. Można jeszcze sobie pomalować, jakby się czek upar po prostu. Jedne. I drugie. Dobrze, że dwa, to jedne będę używać, drugie będę wielbić, bo tak to jest drobne. Chociaż są troszkę różnice. Ciekawe jeszcze. No jest różnica. A tak to tu są identyczne. A tu kolorystycznie jakby tu zielone, tu niebieskie bardziej, nie? Okej, wracamy z wymiany baterii. Tak, no i tu mam te notysiki, co Wam już pokazywałam, że Dorota ma taki sam. No i te mandalkowe. Jedna jest całkiem z białych karteczek, a trzy są właśnie te kolorowe, także. To jest jeszcze, no jeszcze jedno pudło. Jeszcze jedno. Uff. No i słuchajcie, kolejne rzeczy. Tutaj mamy właśnie tą życzoną lawendę. Lawendę. To dam lawendę, słuchajcie, do lawendy. Pięknie, tak. Ładnie ułożone. Cudnie, co? Proszę bardzo. Piękne, nie? No. Super, delikatna. Ale co tu się dzieje? Tu się dzieje pudłowa. Dobra, słuchajcie, przydasiów jest milion. Rzeczy pracowniane na pewno, płócienka i płócienka tutaj do żadanic zawsze. Zobaczcie, jakie ładne, nawet na zbliżeniu. Super będzie. Sznurki, ze sznurków dużo się dzieje. Śmieszne bardzo. Tu jest Doroty. Patrzajcie, jak ładnie opakowane. I to są żelpeny. Także ja już. O, ten sam co ja mam. Identyczny. Dzień żelpopisów. Dobrze, my tam lubimy pisać i takie tam. Wygląda na motek organzy. Tutaj słuchajcie, mamy krów. Idziemy, patrzcie. Ja teraz. Ja już czerwoną próbowałam, ale teraz spróbuję. Chcesz tam zobaczyć? Tak. Kawową, bo to są. A mleczne i kawowe jeszcze. To kawową próbujemy. No. Same dobroci. Zobaczmy. To jest na żywo. Mam. Kawową wolę niż, bo nie lubię marcepana. To była marcepanowa. No to dobra. Słuchajcie, przepiękne. Teczki na dokumenty. Takie brokatowe. Cudowne po prostu. One są fajne, bo one nie są śliskie, tylko takie matowe. Organzunia. Motek. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. A, mamy koszyk akurat na motki. Mamy pracownie. Idealnie. Duża zakładka do książek z jednorożcem. Piękna. Piękna grzywka. Piękna. Akacja, róża, takich fajnych pudełuszek. No, i przydaśki. Przydaśki. I sznurek. Sznurek. O nie. Pracowniane rzeczy. I zobaczcie, słodycze po prostu. No poczekaj jeszcze, tu pracowniane. O, takie taśmy i. To się zawsze przyda. Tutaj mamy brokaty. Brokaty. Dużo brokatu. Słuchajcie,
Ciacha i ciacha. Tylko jak hrabina powie na programie, że w szufladzie jest pusto, to to znaczy się, że w kuchni jest pełno. Trzeba knopersa spróbować. Ja uwielbiam knopersy. To zaraz te słodycze to zostawimy w tym dużym pudle. Stretch. Do pracowni poproszę. Do pracowni. Ciastki. Tak jak holenderskie, tylko zbożowe, czyli tak jak sasanki. No to już skradły twoje serce. Bardzo. Hity malinowe. O! I uwaga, hity wieśniowe. Wieśniowe. Wiśniowe. O, to naprawdę dużo testów będzie nowych. Będzie testów, bo tu mamy purpuri takie. Bardzo fajne. Ponieważ powiem tak, Piwonia, rytuał miłosny. Będzie się działo. Rytuał walentynkowy. Różne się będą działy. Miłość. Ale popachniało. Babeczki. Brownie. Te już o, też nie mogę czekać. Wyglądają przepysznie. Te już też się nie mogę doczekać, bo a ja tu chciałam być o wodzie i chłodzie i głodzie, a tu... Ta, chłodzie i głodzie. A teraz słuchajcie, zajrzyjcie tak... Jeszcze holenderskie, tak? Uwielbiam. Tak. Ale zajrzyjcie tak jeszcze tu, bo ja już może nie będę wyciągała. Tu będziesz sznureczki do pracowni. Tak, listeczki do pracowni, gumki dla mnie, bo ja jestem do włosów. Ja się nie wstydzę chodzić w jednorożcach. Ja nie. Ja się nie wstydzę chodzić w tych... W klamerkach. No, w klamerkach. Holo, holo. Tak, patrzę, że ta jedna się przystawiła. Ale już ją naprawię zaraz, bo jestem... Całe życie używam klamerek. Jestem mistrzem. Freak ustawiaczów. Jestem mistrzem. Jak ktoś idzie z nią do sklepu, to ona zawsze układa wszystkie klamerki. Układam wszystko, jak jest bałagan, bo mnie wkurza. Także... Faktem. Jakby jakiś market chciał darmową pomóc, tak, zapraszam godzinę w tygodniu. Mnie. Godzinę w tygodniu mogę. Bo ja jestem, więcej nie wyskrobię. Ja jestem z tych, co układają rzeczy w markecie, a już jak widzę, że zeszyty nie na miejscu. Ostatnia była, no, ostatnia była w akcja w Biedronce. No Biedronce układałam, bo ktoś nie doukładał, po prostu układałam. Każdy sobie układa co lubi. O, kot nawet się zjawił, chociaż jeden. A że ja żyłam pół życia na pudełkach, to jestem świetna w układaniu. Słodycze wrzucam do dużego pudła. Bo w małym już wykipiało. W małym wykipiało. Będziemy zdzierać dużo. No to po prostu hity, syryty. I różne inne uchwyty. Kolanie, pychotki. Różne, to wiecie co, to jakby koty dostały, to my się cieszymy jak te koty normalnie. Jakieś dobre rzeczy. Kicia, to centrum uwagi. Także, no to wam wszystko pokazałam. Wszystko wam wszystko? Pokazałam. Tak. Wszystko? Jak coś mi pokazało. Jeszcze dobra. Był ten, ale to już mamy... Wieniec mamy przy ale odurzony już jest, tak. Tak. Już wisi, bo wcześniej. Jeden i drugi, bo jeszcze od z Kretowej, no, to też. To już też są nagrane. I ten biskietę, to już wszystko tak. Jest nagrane. Także. A to trzeba było ostrożnie, bo się sypało, także dlatego to już jest. One już są położone, żeby się nie ruszało. Tak. No, to tyle chciałam. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.